Siema, w tym filmie opowiem wam, jak zwiększyć swoje umiejętności w CSGO, ponieważ ostatnio na ankiecie na YouTubie kilka osób zaznaczyło, że macie Silvera, więc stwierdziłem, że nagram taki poradnik. Omówimy 6 rzeczy, a mianowicie strzelanie, movement, mapa, granaty oraz rozgrzewkę. No i 6 bonusowa porada na koniec filmu. Lecimy. Strzelanie. Zacznijmy od tego, że musicie wiedzieć kilka ważnych rzeczy o strzelaniu. Nie opłaca wam się strzelać tak zwanego full auto, tylko próbujcie strzelać takimi, jakby to powiedzieć, seriami, ponieważ przy takim strzelaniu łatwiej opanować celność pocisków. Pamiętajcie, że podczas strzelania możecie również kucnąć, co zwiększy waszą celność w strzelaniu. Oczywiście nie jest to jakoś super ważne, ale warto pamiętać. I najważniejsza rzecz o strzelaniu, nigdy nie biegajcie podczas strzelania, ponieważ najzwyczajniej tracicie totalnie celność. No chyba, że macie P90. W opisie zostawiam również linki do mapek, gdzie możecie potrenować strzelanie. Movement. O movementie tak krótko i szybko. W grze, jaką jest CSGO, movement jest mega ważny. Musicie nauczyć się tak zwanego pikowania na łokieć, aby sprawdzić, czy przeciwnik czeka na was za ścianą. Warto byłoby się również nauczyć strefowania na boki, aby oddawać strzały. I najtrudniejsza rzecz z movementu, czyli bunny hop. Pozwala on na dużo szybsze pokonywanie mapy oraz niekiedy unikania pocisku. Mapa. Tutaj również krótko omówię. Jedną z ważniejszych rzeczy w tej grze jest info. Poświęćcie te 10 minut nawet po tym filmie i wbijcie na Google grafikę i poczytajcie o miejscówkach na różnych mapach, tak jak ja to robię na filmie. To mega ułatwia w komunikowaniu się z drużyną. Granaty. O granatach nie ma co dużo gadać, musicie się ich nauczyć i tyle. Jest mega dużo filmów o granatach na YouTubie, gdzie ludzie pokazują, jak rzucać skutecznie granaty. Powinniście nauczyć się podstawowych granatów na zajęcie, jak i obronę sajta, ponieważ mega ułatwiają one robotę. Rozgrzewka. Rozgrzewka w tej grze, jak i w sumie w każdej, robi robotę. Poświęćcie te 20 minut każdego dnia, zanim odpalicie pierwszego turnieja czy skrzydłowego. Trenujcie na różnych mapkach do tego przeznaczonych. W opisie dam linki do fajnych mapek do trenowania aima, jak i movementu. Możecie ćwiczyć 10 minut na mapkach i kolejne 10 minut na zwykłym deathmatchu, żeby zwyczajnie się rozgrzać. Takie trenowanie po kilku dniach da wam serio duże rezultaty. Bonus. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to powiem wam najlepszą metodę do tej gry. A więc po prostu w nią nie grajcie i nie psujcie sobie nerwów.